Cześć, tu Ernest, a oto pierwszy duży update w tym sezonie. Do omówienia mamy darmowe nagrody, zmiany w balansie i mnóstwo nowości, takich jak Vader. Co każdy mecz, bus bojowy, w którym swoją drogą gra nowa muzyczka, wyprzedza statek kosmiczny Dartha Vadera. Następnie załoga ląduje na jednym z posterunków Imperium na wyspie, który został oznaczony czerwoną flarą. Po wylądowaniu dodatkowo na lądowisku zaświeca się niebieski promień światła. Na miejscu spotkamy dwóch szturmowców z blasterami i samego mrocznego tyrana. I słuchajcie, Darth Vader w walce posługuje się nie tylko swoim mieczem świetlnym, którym potrafi blokować strzały i rzucać nim, ale i mocą. Raz na jakiś czas wyskakuje wysoko w powietrze. Przyciąga nas do siebie, aby sięgnąć nas mieczem świetlnym i co według mnie najlepsze, mocą rzuca w nas elementami wyspy. A jeśli jesteśmy autem, to wyprasza nas ze swojej miejscówki. Za zlikwidowanie Vadera, co nie jest zbyt łatwe, jest 2000 punktów doświadczenia i jego miecz świetlny. I tak jak kiedyś, można nimi atakować wręcz, blokować strzały, robić uniki oraz dodatkowo, gdy trzymamy gardę, przyciskiem do strzału rzucamy mieczem. Trafiony gracz otrzymuje 60 punktów obrażeń, a budowle i pojazdy 200. W drewniane ściany wchodzi jak w masło. Bardzo fajne jest to, że po rzuceniu mieczem można od razu wyjąć inną broń. Na posterunkach Imperium znajdziemy również specjalne skrzynki, z których wypada blaster i jakiś item. Po drodze rzućmy okiem na nowe wyzwania. W zakładce z wyzwaniami aktywowano misję Luzik, w której naukowiec ma dla nas kilka zadań bojowych. Co bardzo fajne, za wykonanie tych prostych zadań do naszej szafki trafi taki oto plecak, nasionka rzeczywistości. Druga misja to zadania Wyspo-Skoczka. Są to wyzwania do wykonania na wybranych mapach trybu kreatywnego, za wykonanie których można zgarnąć w sumie 60 tysięcy expa oraz 5 darmowych przedmiotów. Za jedno dowolne wyzwanie z graffiti i emotka. Za 3 zadania malowanie i kolejne graffiti, a za 6, czyli wszystkie, plecaki zbierak. To jednak dopiero początek. Twórcy gry napisali: mało wam letnich klimatów? Szykujemy dla was jeszcze więcej słonecznych atrakcji. To oznacza, że będzie jeszcze większy letni event pełen nagród. I kto wie, może jakiś koncert. Swoją drogą to dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że twórcy gry pracują nad mechaniką poruszania się na wrotkach. W Fortnite na ekranach czytywania letnich wydarzeń i na skinach widzieliśmy już wrotki i deskorolki w akcji. A teraz zobaczcie sami. Szykuje się funkcja jeżdżenia na nich, więc być może to będzie nowy pojazd w sam raz na tegoroczne lato. Według Hypexa motory też zostały zaktualizowane, ale jeszcze ich nie ma. Mamy na razie okruchy informacji. Dalej mamy event połączenia światów Fortnite i Naruto. 24 czerwca o godzinie 2:00 do sklepu wejdą aż 4 nowe skiny z uniwersum Naruto. A mianowicie Itachi Uchiha i Gaara. Z czego to Gaara ma dołączoną lotnię Chmury Piasku, której tylko on może używać. Poza tym wejdą Orochimaru i Hinata Hyuga. Każdy z tych skinów ma po 2 style i plecaki, a do tego Orochimaru ma wbudowaną emotkę. W sklepie pojawi się jeszcze emotka Rasen Shuriken, ale ona już nie będzie wbudowana. Do kupienia będą jeszcze 2 zwieraki. Wszystkie przedmioty wejdą w różnych pakietach za fałdolce w promocyjnych cenach oraz oddzielnie. W pakietach ze skinami postaci będą wyjątkowe ekrany wczytywania. To nie wszystko, ponieważ ruszyło jeszcze wydarzenie z darmowymi nagrodami. Na oficjalnej stronie The Nintendo Fortnite trzeba zalogować się używając swojego konta Epic Games. Następnie do wykonania mamy 4 ścieżki zadań z nagrodami. Za wykonanie zadania ze ścieżki otrzymujemy odznakę. I dla przykładu, za jedną odznakę ścieżki Itachiego jest jego emotka i tak dalej. 5 odznak na jednej ścieżce odblokuje 20 koła expa. Łącznie ze wszystkich ścieżek można zdobyć 80 tysięcy. 10 odznak na dowolnej ścieżce odblokuje malowanie Akatsuki. Ponadto za wykonanie wszystkich 4 ścieżek otrzymujemy lotnię Manda, która wygląda epicko. Dla przykładu, w ścieżce Itachiego odznaka jest co każde 5 meczy ukończonych w top 6 na oddziałach. Nindo potrwa do 8 lipca do godziny 6:00. I co bardzo ważne, wyzwania można wykonywać tylko i wyłącznie w trybach podanych w opisie ścieżki. Tak jak myśleliśmy, trocinowy tortak został przyjęty przez drzewo rzeczywistości i mamy tu teraz trocinowy lotos. I teraz co każdy mecz może to być inna miejscówka. Na dzień dzisiejszy są 3 możliwości. Jedną z nich jest mieszanka trocinowego tartaku z wykrzywionym miasteczkiem z sezonu 10 rozdziału 1. To pojedyncze budynki wyrwane z innej rzeczywistości. Drugą opcją jest nawiązanie do leniwej laguny z 8 sezonu rozdziału 1. W tej aranżacji znajdują się chatki i statki piratów. Trzecią opcją są budynki w stylu Koloseum z 5 sezonu rozdziału 2. To bardzo fajny pomysł ze strony twórców gry, że co każdy mecz czeka tu na nas coś innego i nie mogę się doczekać kolejnych zmian. Na wyspie można dostrzec, że drzewo rzeczywistości obrało sobie knajpę Ciacha jako następny cel. Z wycieków od m.in. Peku i In The Shade dowiedzieliśmy się, że knajpa będzie mogła zamienić się w neoknajpę, nawiązującą do 9 sezonu rozdziału 1. Albo koralowy kasztel. Tak, w
Fortnite'owa podróbka Atlantydy trafi na pustynię. Spodziewam się, że już za tydzień. Po drodze chciałbym bardzo podziękować za wasze wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. W zamian mam dla was dawkę Luni. Wraz z aktualizacją na północy wyspy przy porcie zakończono budowę nowej fabryki Logjam. Tutaj teraz patroluje Kyle ze śrubownicą, a w środku na ścianach zawieszono wyrzutnię pił. To nowa broń, dzięki której możemy wystrzelić ostrza, które przez kilkanaście sekund niszczą wszystko na swojej drodze. Im dłużej przytrzymamy przycisk strzału, tym dalej poleci ostrze. Ładując piłę można jeszcze ciąć budowlę i zbierać macy i dziabać przeciwników za 8 damage'a. Szczerze mówiąc, to jest dosyć zabawny przedmiot i mam nadzieję, że nie podzieli losu recyklera, o którym każdy zapomniał po tygodniu. Niedługo do gry powróci jeszcze wyrzutnia flar, ale w nowym, fajerwerkowym wydaniu. Powinno ona pojawić się w ciągu dwóch następnych tygodni i tak jak kiedyś będzie oznaczała przeciwników, ale z dodatkiem fajerwerków. Zaszło też kilka zmian w rozgrywce. Kilka dni temu przyczepna rękawica zaczęła pojawiać się w zwykłych skrzynkach iluzem, a wczoraj owoce sezonki zostały znerfione. W przypadku filetowych sezonek wyrastają teraz tylko dwa owoce, zamiast trzech. A w przypadku legendarnych, złotych, jeden zamiast trzech. Sezonki były trochę OP, więc nie dziwię się. Oprócz tego dla sezonek szykuje się podobno alarm, który dawałby nam znać, że ktoś podjada nam owoce. Znerfiona została również wizualizacja audio. Twórcy gry zmniejszyli czułość wskaźnika, co oznacza, że źródło dźwięku musi znaleźć się bliżej, zanim efekt pojawi się w interfejsie gry. Kulo jazdy za to wykorzystują teraz mniej energii podczas jazdy i doładowania, dzięki czemu dłużej można nimi śmigać. Fire Monkey dał znać, że w przyszłości może zawitać tryb na bażanki bez budowania. W temacie skinów to po wejściu do gry posiadaczy skina maniaczki przywita ekran odbierania nowych stylów. To bardzo ładny i jaskrawy wariant do jej ubioru, plecaka i zbieraków. W plikach gry za to dodano męską wersję tego skina. Foxfire wejdzie do sklepu z plecakiem i podwójnym zbierakiem. Sam skin ma opcję zdjęcia hełmu i chusty, zastępując ją maską oraz opcję włączenia lub wyłączenia podświetlenia akcentów zbroi i tatuaży. By the way, totalnie wygląda jak Cypher PK. Ciekawostka, skin ten powstał na podstawie konceptu inspirowanego maniaczką. Jest też nowa emotka latania na dywanie. Śmieszna. Kolejna ciekawostka, skiny bananków mają na dywanie inną pozę, pewnie żeby lepiej wyglądać. Zbierak smoczej lancy z karnetą został z powrotem włączony. Poza tym, 28 czerwca rusza kolejny turniej dla PlayStation. I warte uwagi jest to, że gracze, którzy zdobędą co najmniej 8 punktów w rundzie pierwszej, otrzymają za darmo malowanie mapa gwiazd w grze. W plikach gry skrywały się jeszcze dwa graffiti malowania związane z PlayStation i poprzednimi pakietami PS Plus. Nie wiadomo jednak jeszcze, za co będą. Hypex dał znać, że prawdopodobnie jeden z nadchodzących skinów będzie reaktywny na wodę jak Maeve, która zamieniała się w syrenę po wejściu do wody. Co ciekawe, w plikach gry pojawił się jeszcze miecz świetlny dla Luke'a Skywalkera, więc być może niedługo wyjdzie jako boss na wyspę i oczywiście skin. Sheena zauważył, że do gry może wejść nowa albo oryginalna wersja pakietu z wyzwaniami skina Inferno i do gry powróci jeszcze pakiet rupieci ze starej wyspy. Ostatnio w sklepie widziano go 700 dni temu. Dalej, w zakładce karnetu bojowego ujawniono dodatkowe nagrody do postaci z karnetu oraz style super poziomów. Awansujcie na 140 poziom w sezonie trzecim, a zyskacie możliwość odblokowania stylów platynowa szczelina, lazurytowy siorp oraz złotawy płomień dla Malika, Eevee, Adiry, Sabiny i burzowego wędrowca. Dla Vadera niestety nie ma. A w ten czwartek dla klika wejdą kolejne wyzwania na przedmioty, które teraz widać na ekranie. Poza tym, dzięki nowej opcji tagów społecznościowych, możecie wybrać trzy tagi, które pojawiły się na waszym profilu. Można wybrać tagi podkreślające wasze ulubione tryby gry, klimat oraz wydarzenia turniejowe. To zupełnie nowa funkcja Fortnite, pozwalająca na tworzenie ekip na podstawie wspólnych zainteresowań i regionów. Przy okazji zaktualizowano wygląd powiadomień społeczności. By the way, po społeczności Fortnite krążą teorie, że na zwiastunie tego sezonu mieliśmy pierwsze spojrzenie na motory. Nie wygląda to na machinę prędkości, ale pamiętajcie, że motory będą miały funkcję turbo driftu jak wózki golfowe. I to na razie tyle. Do omówienia mamy jeszcze sekrety wyspy, ale to wkrótce. Do zobaczenia w busie bojowym.